Nie mamy przerwy technicznej, więc od razu Francesco usiadł na belce. Co ciekawe, w zawodach drużynowych w Zakopanem w weekend miał drugi wynik wśród Włochów i to jest taki skok, jakie chcielibyśmy oglądać. No wystarczyło podnieść belkę o jeden stopień. Przypomina mi się Oberstdorf i inauguracja turnieju czterech skoczni. Tam było dokładnie to samo. No tak, Michał, tylko jeżeli ktoś ma wiatr 2,5 metra na sekundę pod narty, a więc prawdziwy huragan, to wykorzystuje. Oczywiście, że tak. 104 metra, więc dokładnie na tej drugiej czerwonej linii oznaczającej wielkość skoczni wylądował Francesco Cecconi. I mimo takiej odległości, bowiem aż odjętych 19,2